Witam wszystkich miłośników drobnej egzotyki w nowym filmie na kanale. Weekend, zapowiedziany filmik. Pogoda mało nam sprzyja. Trochę pochmurno wiecznie. Już myślałem, że nie uda się nagrać. Ale jednak jakoś łaskawie jak na razie. Myślałem nad tematyką dzisiejszego filmu. O czym tutaj wam poopowiadać, powiedzieć. Stwierdziłem, że najlepszym pomysłem będzie chyba, jeżeli powiem wam, jak to wszystko u mnie się zaczęło, skąd się wzięła ta drobna egzotyka, jak ta przygoda moja się zaczęła z tym wszystkim. Było to dość dawno temu, lata 90. Kiedyś pewnego pięknego niedzielnego popołudnia wracałem z mamą z kościoła i usłyszałem nagle dziwny ćwierk, skrzek, po czym spojrzałem w prawo i zauważyłem niebieską małą papugę lecącą i goniło je stado wron. Więc postanowiłem, że muszę jej pomóc. Pobiegłem, udało mi się tą papugę złapać. Wziąłem ją do domu, okazał się to niebieski samczyk papuszki falistej. Po pewnym czasie, gdy go miałem, dokupiłem mu samiczkę. No i tak to się zaczęło. Po niedługim czasie pierwsze lęgi. Kolejna parka. Papuszki faliste się mnożyły. W międzyczasie pojawiły się także pierwsza para zeberek. Są bardzo dobrymi ptakami na początek, w ogóle jakby ktoś chciał zacząć, polecam. Bardzo dobrze odchowują młode, nie są trudne w utrzymaniu, bardzo wymagające. Także jeżeli ktoś chce poznać tajniki hodowli, jak się do tego zabrać i chce spróbować swoich sił, polecam właśnie zacząć od zuberek, ewentualnie mewki japońskie. Też ptaki, które bardzo dobrze chowają się, lęgną się w naszych warunkach, w niewoli, w klatkach czy w wolierach, w odpowiednich warunkach. Wracając do tematu, była ta pierwsza para zeberek, też mi się to ładnie zaczęło mnożyć. Po pewnym czasie sąsiadka, która posiadała również swoją parkę, niestety nie mogła się u niej dochować lęgów, cały czas coś było nie tak, albo nie siedziały, albo porzucały. Postanowiła, że się pozbędzie ptaszków, oddała je mi. Ja wziąłem ptaszki pod opiekę i po pewnym czasie miałem już od nich pierwsze młode. No i tak to powoli zaczęło się nakręcać. Tata mój w międzyczasie hodował kanarki, inne ptaki takie śpiewające. Zawsze w domu coś było fruwającego i nie tylko. Także jakieś akwarium, rybki. Cały czas coś się działo. Bywały także inne zwierzątka, chomiki, myszoskoczki, króliki. Przewinęło się przez nasz dom dość sporo tego wszystkiego. Mamy z tatą nawet na koncie swój mały sukces, bo kiedyś wracając ze szkoły zauważyłem z boku bloku małe, gołe piskle leżące. No i postanowiłem, że je wezmę, zaniosę do domu. Tak był całkiem ślepy, łysy, nieopierzony, nie wiedziałem nawet co to jest. Wzięliśmy go z tatą pod swoją opiekę. Tata szykował mu specjalną karmę, hodowaliśmy ptaki, więc ziarna były, nasiona. Tata robił specjalną papkę. Podawaliśmy. Okazało się, że ten ptaszek okazał się szpakiem. Bardzo ładnie nam się odchował. Był na tyle oswojony, że można było z nim spokojnie wychodzić na dwór. Siedział na ramieniu, zeskakiwał sobie na ziemię. Skubał jakieś różne robaczki, po czym wracał do nas. Po domu latał sobie swobodnie. Gdy widział mnie lub tatę, jak wchodzimy, to od razu dziób otwierał. Wiedział, że za chwilę dostanie jakieś pożywienie, czegoś może się spodziewać. I tak to było. Przewinęło się parę kawek ze złamanym skrzydłem, które tam się próbowało odratować, w jakiś sposób pomóc im. Także te zwierzęta ciągle cały czas się przewijały. Później trafił się kameleon, był.
Cały czas coś nowego, nowego człowiek próbował. No i tak teraz po dość długim czasie mały powrót do drobnej egzotyki. Pierwsze parki, jakie zakupiłem, były to zeberki. Dwie parki. Jedna parka, która jest tutaj, o, widoczna samiczka marmurkowa. To jest ta parka, która już w golierce zaczęła swoje lęgi. Tam w rogu ma gniazdko. O, widać samczyka, który wysiaduje teraz obecnie jajeczka. Obok przedzielone są taką deseczką, ponieważ tutaj z boku ta nowo zakupiona w tamtym tygodniu para gołąbków diamentowych ma swoje gniazdo. Samczyk siedzi na jajeczku. Pokażę wam jajko w gniazdku. Bardzo ładna parka szeków gołąbków diamentowych. Te dwa młode ptaszki, które są tutaj poniżej, to są młode po tych rodzicach u góry. Jak widać, też już zaczynają się wybarwiać na szeki. Już łatki zaczynają im wychodzić, także spodziewam się, że ładne gołąbki z nich będą. Zobaczymy, czym się okażą. Będę chciał jeszcze jedną parę złożyć. Jedno z nich zostawię, jedno być może wymienię się z kimś. Ewentualnie sprzedam i dokupię coś do kompletu. Życie trochę tętni. Przepióreczki na dole skupią sobie. Kołąbek zajada. Madynki ostrosterne gdzieś się schowały chyba. Budki wlazły, nie widać ich jak na razie. A cała reszta gdzieś tutaj buszuje po karmnikach, po krzaczkach, trawkach, nasionka skubią. Myślę nad kolejnym filmem, jaką tematykę w nim poruszyć, żeby coś wam poopowiadać. Myślę, że chyba po prostu zaczniemy. O, można zauważyć teraz stoki gołąbka. Samczyk rozkłada ogonek, grucha. Dziwo, zalecą się do kanarka, nie do swojej samiczki. No. Bywa i tak czasem. Także wracając do tego, co mówiłem wcześniej, nagram chyba filmik o tematyce zeberek, w ogóle o ich pochodzeniu, o tym, jak się je chowa, jakie warunki trzeba im zapewnić, czym je karmić, co podawać, żeby dobrze się chowały, aby zapewnić im dobre warunki do lęgów, co by nam się mnożyły. Miał zapewnione wszystko, co jest potrzebne. Jeżeli wam się ten pomysł podoba, zostawcie łapki pod filmem, piszcie komentarze ewentualnie, jeżeli mielibyście chęć, abym poopowiadał wam o czymś innym. Że jak już wspominałem, jestem otwarty na wszelkie propozycje. Niestety jeszcze nasza czarnoróżnowa miska jest w wolierze. Nie udało się skończyć mojego projektu, którym będę chciał was zaskoczyć, ale to myślę, że na następny film, na następny weekend już powinno się na pewno udać. Znowu udało się teraz uwiecznić toki gołąbka do swojej samiczki, jak się zalecał. Ptaszki sobie tutaj chodzą, podskubują. O. Przegania swojego młodego. Tak to wygląda. Udało mi się zmienić małe ustawienia kamery. Myślę, że lepiej to teraz się prezentuje. Myślę, że kolejny film już w ogóle będzie bombowy. Staram się opanować to. No ale powoli, powoli. Jak to mówią, nie od razu Kraków zbudowany. Do celu dojdziemy.
do tego, aby filmy były jak najlepszej jakości, w jak najlepszym formacie. Jak na razie forma filmów, które puszczam, są bez montażu, filmy po prostu kręcone. Tak się nazywają filmy spontaniczne. Po prostu coś lina na język przyniesie, człowiek mówi, bez żadnego przygotowania scenariusza. Człowiek pomyśle, czy tego nie zmienić. Musi się lepiej przygotowywać i żeby te odcinki były ciekawsze. Także myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Powoli będziemy kończyć. Papużek, o których wspominałem, nie udało mi się dzisiaj niestety uwiecznić. Pogoda mało sprzyjająca, niechętnie wychodzę z budki, aczkolwiek zauważyłem, że samiczka już praktycznie wcale nie wychodzi. Spróbuję któregoś dnia zajrzeć. Być może coś tam już jest. Na razie tylko samczyk wychodzi i je, karmi ją pewnie w środku, jak to u nich bywa. Także tym akcentem kończymy. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, pozostawienia po sobie śladu w postaci łapki, komentarza. I do zobaczenia. Nowy widzu, jak jeszcze nie zasubskrybowałeś, zrób to, aby być na bieżąco. Dzięki temu w ogóle kanał będzie dostępny dla szerszego grona, jak to już pewnie nieraz wspominałem. Także do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku. Cześć.